Welcome to the press conference after the game. Also, my special host of Lublin. Welcome, coach Whiting, Andrzej Żakaj, and player Whiting, Jan Żemiński. Witam serdecznie na konferencji prasowej trenera zespołu gości pana Andrzeja Żakajego i zawodnika zespołu gości Jana Żemińskiego. Coach, please share your opinion about the game. Hello everybody. First, I want to congratulate Rosno. They played really good second half. They were fighting. What I cannot say for our team in the second half. We didn't play defense. We didn't stick to the plans, to the tactic. We agreed before the game. So Krosno had a bigger desire second half, and I think that the third quarter was not good enough for us, and then in the fourth quarter we just went down. I think this is mostly my fault because I'm responsible for the team, and it's one part my fault that I didn't prepare a team that that I should for the second half. Pan trener pogratulował zwycięstwu zespołu z Krosna. Podkreślił, że szczególnie druga połowa w wykonaniu krośnieńskiego zespołu była bardzo dobra. Nie udało się szczególnie w drugiej połowie zrealizować tych założeń taktycznych, które nakreślone zostały przed meczem. Odpowiedzialność za wynik i za grę trener oczywiście bierze na siebie. Poproszę teraz o komentarz zawodnika zespołu gości pana Jana Żemińskiego. Cóż, mogę powiedzieć więcej, zgodzę się z trenerem. O ile jeszcze pierwsza połowa wyglądała dobrze, wygraliśmy 7 punktami, mimo że również popełniliśmy kilka błędów w obronie, to druga połowa była fatalna w naszym wykonaniu, szczególnie na czwartej kwarcie, kiedy rywale odskoczyli nam na 10 punktów. Popełniliśmy masę błędów w obronie i to wpłynęło na końcowy wynik spotkania, także możemy sobie pluć w brodę, bo myślimy, że ten mecz był zdecydowanie w naszym zasięgu. Oczywiście gratuluję drużynie z Krosna, zagrała dobry mecz, ale myślę, że naszą drużynę stać na wiele więcej i naprawdę żałuję dzisiejszego spotkania. Musimy się z tego podnieść jak najszybciej. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania do trenera, czy do zawodnika zespołu gości? Thank you very much. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej Klubu Jastrzębia Krosna w Polsce. Witam trenera zespołu gospodarki Mati Harbora, zawodnika drużyny gospodarzy Jakuba Dyskiego. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz. No więc kolejny mecz u siebie, który bardzo chcieliśmy wygrać ze względu na to, że być może, nie mówię, że na pewno, będzie to jedna z drużyn, które będą walczyć o pozostanie w lidze z nami. Również jedna z drużyn, które może być na dzień dzisiejszy w naszym zasięgu, i tak też się stało. Bardzo dobra gra zespołu startu. Trzeba pogratulować dwie pierwsze kwarty. Naprawdę nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi na dobry zespołowy atak gości. Zarówno obrona z każdego swego, jak i obrona strefowa nie przynosiła korzyści. Być może popełniłem błąd, zbyt długo przeciągnąłem tą obronę strefową, z czego łatwe punkty zdobywali goście. Mieliśmy pewne problemy również w ataku. Przy agresywnej obronie gości nie mogliśmy skonstruować pojedynczych ataków i to dawało nam też, wkradało się jakieś tam zamieszanie. Druga połowa to pokaz siły charakteru naszego zespołu, gdy przegrywaliśmy minus 7 punktów, potrafiliśmy wyjść już na plus po trzeciej kwarcie, czyli odrobić 14 oczek, a później jeszcze dołożyć kolejne 6. Myślę, że w drugiej połowie popełniliśmy dużo mniej błędów w obronie indywidualnej, żadnej
akcji nie postawiliśmy strefy, nie chcąc ryzykować łatwych rzutów trzypunktowych. Ale na pewno waleczność zespołu w obronie przyniosła efekty. Myślę, że ryzyko zawężenia rotacji w drugiej połowie opłaciło się, natomiast nie chciałbym tego robić w kolejnych meczach. Dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o komentarz Jakuba Duskiego. Co mogę powiedzieć? Pierwsza połowa dosyć słaba w naszym wykonaniu. Tak jak trener powiedział, rywale dobrze rozpracowali naszą obronę strefową i ta obrona nam trochę nie wyszła. Myśleliśmy, że ich tym zaskoczymy, jednak to oni nas zaskoczyli dobrym atakiem. W drugiej połowie zrezygnowaliśmy z strefy. Wydaje mi się, że też zagraliśmy z większym sercem i zaangażowaniem. Praktycznie w każdym elemencie się poprawiliśmy. Też zagraliśmy parę nowych ruchów i izolowaliśmy Maddoxa Karima. I on nam przyniósł masę punktów. No, cieszymy się bardzo, bo to, tak jak trener powiedział, może się okazać, że to jest mecz za 4 punkty, więc mamy 3 zwycięstwa, teraz bardzo ciężkie 3 mecze przed nami. Taki plan, który sobie gdzieś tam założyliśmy, wykonaliśmy i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania przed pana trenera, czy do Kuby? W pierwszej połowie trenerzy z nikami też nas chyba podskakiwali. To się poprawiło po przerwie, to też dało efekty. Tak jak powiedziałem, 5 trójek z 7 lub 8, nie pamiętam ile było teraz do przerwy tych rzutów trzypunktowych z zespołu gości, ale 5 trójek dostaliśmy do obrony strefowej. Ten ruch, który Star Lubny grał przeciwko naszej strefie, był ruchem nowym. Dopiero po przerwie mogliśmy gdzieś tam poprawić, jeżeli byłaby potrzeba postawienia strefy jeszcze raz do obrony każdego. Nie było tych wolnych pozycji. Wyciągnęliśmy wnioski po przerwie i ograniczyliśmy ich rzuty z dystansu. Tak jak powiedziałem, w zasadzie w każdym elemencie wyglądało to lepiej. Zanotowaliśmy 12 strat przy 16 zespołu Lublina, czy wygraliśmy zbiórkę, co na pewno z takim zespołem jak Start Lublin nie jest łatwe. Zbiórka wygrana 30 do 24, w tym 9 zbiórek w ataku. I to na pewno pokaz waleczności chłopaków. Uchwała im za to. Maddox chyba do formy dochodzi. I to też pomaga. Po tym pierwszym meczu z Rosją będzie coraz lepiej po tej przerwie, czy jak on sobie radzi. Na pewno jest to człowiek, który potrafi grać w koszykówkę. Pamiętajmy, że zawodowo w koszykówkę nie grał 3 lata. Zawodnicy na tym poziomie po rocznej przerwie nie mogą się odnaleźć przez pół sezonu. On po 3-letniej przerwie wchodzi i gra w 18 punktów w Gdyni, teraz 14 punktów. Na pewno nie jest to niesmak redaktorom, którzy krytykowali to na publicznym forum. Myślę, że Karim udowadnia, że jest warty grania w Ekstraklasie. Ja osobiście liczę, że będę miał z niego z meczu na mecz coraz większy pożytek. Czy jeszcze jakieś